Rozpoczynamy teraz przepowiednie na rok 2024. Jest to rok o większej ilości dni. Michał, jak byś mógł połączyć się z energetyką roku 2024? Na trzy. Raz, dwa i trzy. To wygląda tak, już to wcześniej widziałem, czułem w zasadzie. To tak, pokazała mi się taki, taka postać człowieka, świetlista która jest na tyle jażąca jak świetlówka i robi coś takiego w kształcie litery Y, tak? I robi to do, jakbym powiedział, do jakiejś energii, tak? być może, że to jest źródło, być może, że to jest jakaś inna jakaś postać energetyczna, która jest świetlista i mówi coś takiego jak nareszcie, nie? Ta litera Y w postaci tego człowieka, bo to jest postać człowiek-kształtna, symbolizuje tak jakby ludzkość. Słowo nareszcie jest kluczem, w sensie tak jakby miało coś się skończyć. Pod względem jakiegoś ucisku bym podejrzewał tutaj, tak mogę to zinterpretować z tego obrazu, który widzę, ponieważ ta postać człowiek-kształtna jest bardzo zadowolona wewnętrznie, spokojna. I bym tak powiedział, wyczekiwała na ten moment, żeby dotrwać do tej pozycji, do tego stanu, do tego położenia, bliskości z tą energią. Mhm. Bym powiedział, że pokazuje mi się droga brukowa, taka z kamieni, tak, że ten samochód, który jechał, czy ten człowiek szedł tą drogą, to doszedł już do niej, i on jest też świetlisty, czerpie tą energię z tego mhm. źródła. Nazwijmy to źródłem. Tak, to wygląda jak źródło. I jest to y, stan y, jakby naszej ludzkiej radości, nie? Mhm. Okej. Okay. Czyli jakby y, ludzkość poszła wyżej, tak? Jakby przeszła pewien. Na pewno jest coś prze, poziom, e, przy, przeskoczone. Tak, tak, jest przejście. Jest przejście i to zdecydowane, zwieńczone sukcesem. Hmm. Czy dotyczy to wszystkich? Hmm. Nie widzę. Widzę po prostu ten człowiek, ten jeden człowiek. Ta tak, ale -energetycznie. Cztery, 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 hmm. kształt, czego no, kształtnie symbolizuje jakby całą ludzkość. Nie? Hmm. Przybliżamy no teraz. Od no, no, mhm. Przybliżamy się teraz bliżej Europy. Są przepowiednie, które mówią o atakach terrorystycznych w Europie. Jak to widzisz? Znaczy, mi się pokazała, tak jakby ta tarcie, tak? Na zasadzie to jest, jakby ci powiedzieć, nazwałbym to, że to jest naturalne, tak? Tarcia między rasami, ludźmi czy innymi, po prostu. Społecznościami, narodowościami. Odpowiedź jest tutaj na, na to zagadnienie, że to jest naturalne. Natomiast czy ciebie to dotyczy, czy mnie to dotyczy, to jest tak jakby poziom świadomości w ciele. Czy się godzisz na to, żeby się znaleźć na tym jakby trajektorii tych, tych losów, tak? Bo. Znowu tutaj wraca, pojawia, pojawia się słowo doświadczanie. Jeżeli ktoś tego nie doświadczył i wie, jak jest to, z czym, z czym to się jakby po prostu kończy, czym hmm. może się narazić, no to tam nie pójdzie, tak? Będzie unikał takich po prostu społeczności, grup, miejsc. Natomiast Niewiedza jest tu, raz kolejne słowo, które się pokazuje. Nawet niewiedza albo brak doświadczenia, doświadczonej tej sytuacji, mhm. pcha niektórych, żeby doświadczyli. I to jest tak jakby naturalne na tym poziomie ludzkim, że faktycznie tam może się narazić, tak, ale to musi być jednostka, energia, dusza, która nie doświadczyła tego. Co tutaj mi się pokazuje? Pokazuje się, że niewielka ilość jakby. Europejczyków, tak? rdzennych można by, było, można by było powiedzieć, tego, nie wiem, przepraszam, doświadczyła, nie doświadczyła. Znaczy oni to, mają już to przerobione, czyli doświadczyli, tak? Europejczycy już to mają za sobą, doświadczyli tego i w większości unikają tych, jakbym to powiedział, miażdżących sił, które są przedstawione jako lokomotywy, które pędzą po torach, tak? No i teraz pilnuj się, żebyś nie wszedł na te tory, tak? Mhm. Bo jeżeli ktoś ma te doświadczenie, to widzi ten pociąg. Tak to widzę. Natomiast tarcia, co chcę powiedzieć tutaj, nie chcę nikogo jakby narodowo obrażać, natomiast ci, co przybyli tutaj, no są energetycznie mniej doświadczeni. To tak mogę ładniej ładnie do opowiedzieć, tak? Natomiast yy, i oni pragną tych doświadczeń. Oni chcą w ten sposób doświadczyć, nie? Aha, czyli dążą do tego, co już jest im znane, tak? Tak, tak. Bo, bo my już to szukają, mamy przerobione i wygojone, tak, a oni tak. szukają, szukają jeszcze... Szukają nas, żeby na hmm. nas doświadczać. bo między sobą to nie za bardzo chcą, tak? Natomiast hmm. będą zmuszeni między sobą doświadczyć w ten sposób, nie? Czyli tutaj jest przemoc i... i, i czyli nie wygaśnie tam tamten konflikt. Zresztą może się przerodzić, tak, może się zamknąć, to jest tak jakby strategia, tak. No nikomu się to za bardzo teraz nie opłaca, żeby to wygasło, nie? Nie widzę tego w ten sposób, natomiast mhm. ta energia takiego przerobienia tej agresji, złości i, i mhm. jakby upuszczenia tej jakby złości z tych, z tych dusz, nie? bo to, to nie jest człowiek nawet, bo to są dusze, które są głodne tych doświadczeń, które nie miały po prostu jakby czasu albo możliwości nawet, że nie czasu, możliwości doświadczenia właśnie takich, takich no, niedobrych rzeczy. I teraz szukają na siłę. Nie? Hmm. Europa jest europejczycy, tak? Są jakby pod tym względem, bym powiedział, Wysanie energetycznie, czyli są zmęczeni w takim doświadczeniem. Mhm. Także żadna, jakby powiem, świadoma y, dusza istota na Ziemi, która ma przerobione właśnie takie, takie rzeczy, o których tutaj mówisz, y, to tam się nie będzie pchała. Nie wejdzie w to. Mhm. Mhm. A jak widzisz na tle Europy jakieś. Takie zadziwiające kataklizmy, na przykład, tak jak w Turcji ostatnio. Nie ostatnio czy mam mam ale słowo, bo... że będą, tak? No, będą. E, tak, mam słowo, że będą. E, no. Natomiast nie pokazuje mi się nic konkretnego, z której strony i co. E, mi się pokazuje wiatr. Nie? E, mam tutaj wiatr Szwajcaria, góry, e, i to niekoniecznie, że tam coś zrobi, tylko, że tam się zacznie. A tam, jakby przyszedł, czy zacznie się od tamtej strony właśnie, uh -huh, jakby uh -huh. przetaczać jakiś foront silnego wiatru, który będzie szedł po prostu na Europę. I on będzie, tak? I to jest na pewno jakaś anomalia, której, która nie występowała w ten sposób. Uh -huh. Wiatr. Pokazuj mi się wiatr. A zagrożenia biologiczne na Europie? rozmawiam tylko o Europie. Zagrożenia biologiczne. To, co miesza mi się tutaj, Wyrzucił mnie do Azji. Wrzuciło mnie między nami do Izraela, tak? Wrzuciło mnie tutaj aż po Turcję i jest tak wiele jakby wirów energetycznych, że już nawet samo pytanie, które zadajesz, w tym momencie zaciera się do tego momentu, czyli nie istnieje i się wyklucza. Nie? Czyli pomysłodawcy. Takich, takich rzeczy faktycznie mogą coś kombinować, natomiast to gaśnie jakby przeradzając się w inną ekspozycję energetyczną na innym froncie, tak jak tutaj powiedziałem, Azja, Turcja. To tam jakby jakby coś miało się rozpęcić w Europie, to inne zdarzenie odwróci od tego uwagę w innym właśnie tamtym rejonie. Nie? I plan jakiś długo trwalszy nie, nie powiedzie się, nie? jeżeli chodzi o zagrożenie biologiczne, bo takie pytałaś, tak? Mhm. No to, to, to już jest dobrze. No i teraz skoncentrujemy się bliżej Polski. Dziura. Bym powiedział tak dziura, nie? w sensie nie, że jako dziura, że jest to złe miejsce. tylko dziura w sensie, że nic nie widzę. Nie? to tak jak bym powiedział oko cyklon tak? wszędzie się Spokój. miesza, wszędzie wszystko tak jak tornado. Tak? tornado wszystko się w się dzieje między innymi tutaj ta Azja, Turcja i Europa Zachodnia. Wschodnia, tak? I wszystko się miesza łącznie z takimi małymi tornadami, się rozpędza gdzieś wokół, a odkoł cyklonu jest spokojne, tak? To pokazuje mi się czarna dziura, która jest spokojna, nie? Wszędzie się wokół mieli, miesza, a tu mamy dziurę, nie? A jak nasi sąsiedzi, jedni i drudzy, będą chcieli tą dziurę włączyć do tego wiru? Nie da się. Jest tak, tak silne wirowanie wokół, że to tak ci powiedziałem, ten pomysł, który ktoś chce stworzyć, zaraz jest pochunięty przez rzeczywistość, która się dzieje w innym miejscu nie? i jest zabrana. Czyli nie ma jakby na tyle czasy może są burzliwe i niespokojne wokół, hmm. że nic tutaj, wokół cyklonu, nie jest w stanie nawet zaistnieć. Nie, nie ma takiej siły, ani, ani potęgi tak, władzy bo jest taki wokół zamęt, mhm. że y, tu nie ma dojścia, nie? Już się mhm. cały świat kręci po prostu w jakimś takim wielkim, y, bym powiedział, bełbocie, nie? Beł, bełbocie języków, bełbocie myśli, bełbocie y, kreacji, nie? Y, to jest jeden wielki bełbot. I y, jak jest bałagan, to też nie ma... Y, y, najlepszy plan, jaki by był napisany, to żadne, nie ma takiej siły, żeby on był zrealizowany, bo wszystko zostanie rozwalone, nie? No zobaczmy w naszym, naszym rządzie. Tak? teraz też nie zależy, nie? Żeby coś zrobić. Oni teraz się przewalają między jeden a drugim. To jest właśnie taki Bełbot, nie? Yy, wokół Polski, nie. A Polska hmm. jest dziurą bezpieczną dziurą. Wokół cyklonu. Okej. Okay. A teraz mi powiedz Unia Europejska i Polska. Co widzisz, co czujesz? Jakby prawda wychodzi coraz bardziej na jaw, dużo ludzi, dużo y, różne mhm. rzeczy opowiada. I co czujesz? Znaczy, powiem ci, jaką dostałam jedno słowo i co z no? tego? Taką dostałam odpowiedź. I co z tego? Y, y, nawet jeżeli by jakaś tam prawda wyszła, nie, która jest naprawdę szukająca, mhm. y, to y, energetycznie jakby nasz kraj czy nasza ziemia może nie nasz kraj tak nawet i, i co z tego? Przecież to się zadziało tak? To już wyszło to się zadziało nie? Co teraz? Teraz nic nie zrobię bo się mieli tak? Ale co z tego? No, 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 trudno, zadziało się, było, poszło nie? No, nie? istnieje. Czy to teraz ma wpływ na tą chwilę gdzie tu jesteś? No, nie mhm. ma nie? Czy miało wpływ na tamtą chwilę? Na ciebie też nie miało, bo nie wiedziałeś o tym. Czy mógłbyś coś zrobić, jakbyś o tym wiedział? Nie, nie uh -huh. mogłeś. No, no, no to więc jest jedna odpowiedź i co z tego? Uh -huh. Okej. Okay. A coraz y, jak z tymi restrykcjami z tej y, Unii? Na nie, ma siły, nie ma siły. Wiesz? Nie, to jest Ale właśnie Polska te, czy Unia? Nie, no to jest ten cyklon, tak? To jest oko. A i oni ja są zajęci, rozumiem. Tak, to wszystko, zajęci, wszyscy są. Mówię, czy... Żaden plan czy strategiczny, wojenny, nie, nie ma, y, co ktoś stworzy, czy pandemii, czy, czy jakiegoś innego wirusa, tak, świrusa, tak? czyli y, no to zostanie zamiecione przez coś innego. Takie działają siły, nie? Takie są tarcia na zewnątrz. Okej, okay, rozumiem. No dobrze. Bezradność, nie? Jest jedna wielka bezradność, nie? To dużo się dzieje. To tam będzie się działo, czyli... Czyli takie te tarcia My. dookoła będą, jak najbardziej. Tak, tylko że to one My. są um, na tyle bezpieczne, tak jak ci powiedziałem, zauważ, nie? Że, że nas nie. To, to jest raz, ale oni w tym bałaganie też są bezpieczni, bo zauważ, co, 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 co tutaj chcę nakreślić, nie? to co My. widzę. Nie? Powstaje wir, który chce na przykład, dajmy na to, zrzucić bombę atomową na Polskę. Tak? Pomysłodawca My. jest, twórca jest. Eee, Ale tylko dajmy jest. na to, tak? Tak, dajmy na to. Załóżmy, załóżmy że, że jest taki pomysł, nie? bo ja widzę mhm. w tym wirze, nie? na przykład, może się coś takiego bardzo pesymistycznie wykręcić. To cała ta energia tego bałaganu, w którym ten tornadzie wiruje, wytrąca ten miecz, ten oręż, to się wszystko rozsypuje i żaden projekt, jaki by nie powstał, bzdurny, niebzdurny, mhm. słuszny, niesłuszny, rozsypie się, nie zostanie zrealizowany. Jest jeden wielki bałagan. Co Ty się urodzi z tego bałaganu? Nie wiem. Co na końcu będzie z tego? Bo zawsze jak się sprząta, to żeby posprzątać, to trzeba zrobić bałagan. To jest, to, to jest tak jakbym powiedział, może tutaj widzę wymęczenie tych sił, nie? które jeszcze próbują coś jakby zrobić. Mhm. Myślą, że mają władzę i siłę, a widzą, że nie wychodzi. Nie? To tak jakbym... Teraz, teraz zobaczyłem obraz Putina, który mówi... Ukraina w trzy dni, nie? Zobacz, że mm -hmm. ja czas tak. minęło, nie trzy dni. Tak. To jest właśnie coś takiego, nie? Nie trzy dni. Ja zrobię tam coś, tak? Nie, nie zrobisz, nie? Bo ci zaraz coś innego wybiło, wybiło nie? I tak dalej. Także w gruncie tak. rzeczy e, do jakby samo samounicystwienia zewnętrznych krajów, państw nie dojdzie. Natomiast się mieli. Dużo jest pomysłów, dużo jest energii tej złej. Ale ten oręż jest wybijany z ręki. Hmm. Nikt, nie będzie, nikt nie doprowadzi swojego projektu do końca. Nikt. nikt. Czyli będzie jak czy odbyt, dwa, 2024. Z Polski na wczasy to gdzie? W zasadzie wszędzie. Są. Jeżeli jest wojna gdzieś na terenie jakiegoś państwa, to ona nie jest w całym kraju, tak? Ona jest w jakimś w, w zamkniętym rejonie, tak? I teraz tutaj y, pokazuje mi się słowo wiedza, poczytanie, weryfikacja, czyli wywiad. Jest wiele miejsc, które są niedotknięte wojną, a cierpią z tego tytułu, że jest, są przy granicy, tak? To tak jakbym, załóżmy jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych, czyli my wiemy, co się w Polsce dzieje? Czy Polska jest bezpieczna od Ukrainy, od, od ruskich. Mhm. Ten ze Stanów nie ma takich informacji, tak? No, ale jest y, y, informacja podana, że jest to państwo, przy, y, obok którego toczy się wojna. To tak samo, jak masz Izrael. Czyli wszyscy Egipt, myślą, nie? że może. W Izraelu jest wojna, mhm. tak? No to ja do Egiptu nie pojadę. nie? Ale w Egipcie nie ma wojny, nie? A Egipt cierpi, nie? Mhm. No, okay. Do Polski nikt nie pojedzie, bo co? Na Ukrainie jest wojna, nie? Rozumiesz. Okay, ja, no kwestia do... wiedzy, nie? zdobycia wiedzy tej fizycznej. Hmm. Zejdź bliżej Polski. Popatrz na ludzi, na Polaków. Są spokojni. Ja wiesz, to bym to utożsamił z tą energią właśnie tego y, człowieka Y z wyciągniętymi rękoma do góry. Hmm. I, I nawet bym powiedział, że jest ten. Takie nawet do mnie teraz przychodzi tak fizycznie oddech, nie? Oddech. Yy, w tym całym zamęcie jest jakieś, jakieś wytchnienie, nie? Hmm. Może to nawet ja czasami prywatnie tak coś, czasami powtarzam, że fajnie jest, jak ktoś się nie dogaduje, nie? Bo jak się nie dogadują, to znaczy, że nam nie mogą nic pogorszyć, nie? Bo. bo... No wiesz, bo nie są w tak. żadnej stronie dogadani. Tak, tak, tak. Ani tak na nasi, lepiej, tak. ani na gorzej. Tak, to nasi mhm. politycy teraz nie potrafią się dogadać, więc ja się cieszę, ponieważ nic nie uchwalą, co nam zaszkodzi. Po się nie dogadają. Nic okay. nie zmieni. No, to także... taki stagnacyjny rok? Wiesz co, poczekaj. Mhm. Rok, bo to wiesz co? Wybiłaś mnie rokiem, nie? Mhm. E, wybiłaś mnie rokiem i nie wiem, dlaczego aż tak się zatrzymałem. Coś, coś, coś za długo ten rok, nie? Mhm. Może że nie rok, nie? To, to jest, rok to długo jest. Tutaj pokazuje się, że rok długo takiego, wiesz, e, wzdychania, że tak powiem. To nie będzie. E, ale 3-4 roku na pewno, wiesz? Myślę, że ten okres powyka powakacyjny jeszcze będzie taki e, no... To jest wrzesień październik tak. Dopiero może ktoś się tutaj w Polsce coś tam poogarnia. Ale to jakiś nabierze kierunek, nie? I jest słowo prawidłowy, nie? Za tym podąża. Podąża kierunek prawidłowy. Nie wiem, co to znaczy. Czy może się coś powymęcza, nie? Po prostu. Na, na zasadzie takiego, że wiesz, teraz wiesz, każdy ma siłę i, i boksuje się nawzajem. Mhm. Gdzieś tam obierze, jest słowo obierze to prawidłowy kierunek. Prawidłowy. A u prawidłowy. ludzi spokój, tak? Tak, ludzie mogą odetchnąć, tak. 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 A jak e, interesuje mnie, ponieważ e, tam wieszczą, że tam 23 rok był jednym z najcieplejszych e, lat od wielu tam czasów, czy w ogóle najcieplejszym. A jak z pogodą 24? Rzeczywiście tam w tym roku była dziwna ta pogoda. Oczywiście znaczy, to taka... znowu wraca do mnie ten wiatr, nie? Yy, hmm? Tylko, że to pokazuje się jako jeden, nie? Jako jedno uderzenie. że to może być jakiś naprawdę silny porywisty wiatr z wiosny, yy, który może, może coś jakby tutaj trochę na, na, namieszać. Hmm? A poza tym tutaj nic nie widzę, nie? Nie, 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 nie pokazujemy się tak, nie wyświetlamy Czyli jakieś tornado nie. może przejść przez... Nie, nie pokazuje mi się tornado, pokazuje mi się po prostu strzał podmuchu, który jest jakby, Aha. przeleci od właśnie tutaj między innymi przez góry Szw Szwajcarii, tak, i przez Niemcy, przez Polskę, tak, takim jakby ktoś strzelił po prostu ze strzały, tak, i to będzie taki podmuch, nie, no może on coś tam narobić, tak, czy zrobi... Nie widzę tutaj konkretnie, czy coś zrobi, nie? Ale że silnie wieje, na pewno, czy to jest istotne. Nie pokazuje się, co za tym podąża jak energia, ale coś takiego będzie i będzie to uznane jako anomalia pogodowa, czy nawet jakiś wiesz, stan wysokiego zagrożenia nie? pogodowego. Nie? To jeżeli chodzi o taką rzecz, to bardzo silnie to widzę. A interesuje mnie jeszcze stabilność finansowa Polaków. Znowu mi się pokazuje człowiek z Y, tak, także to tak, jestem. jestem. Może, że coś... no, no jeszcze no. raz powtórzę, tak, jak tam się nie mogą dogadać, to nie trącają nas, że mamy jest spokój. Jest spokój, ale interesuje mnie jeszcze finansowy spokój ludzi, którzy prowadzą małe albo bardzo małe te mikroprzedsiębiorstwa. No to Co jest... się z Równa się, równa się, tak. Tu się nic nie zmieni, tak. Nic nie zostanie wprowadzone, nic nie zostanie zabrane tak jak jest. To pan przeżyje, to przeżyje, tak? Firma jaka? Wiesz, to chodzi o to, że kto został do tej pory i sobie radził, to jest tendencja dalej. Gospodarka rozwija się wtedy, kiedy jej państwo nie przeszkadza. A w ostatnich latach, zobacz, i pandemia, i jakiś, jakiś wał, nowy wprowadzili i do tego wału jeszcze jakieś inne zmiany emerytalne, rentowe, jakieś podatki, ZUS-y, jakieś dziwne naliczanie, tak? I raptem ludzie poczuli się tak jakby, pokazuje mi się żołądek, aż żołądek skręca, że nie nadążają za tymi zmianami, a, a w konsekwencji gdzieś ich te zmiany do, dotykają, a nawet jeżeli te zmiany miały nie dotknąć, to yy, ktoś z przedsiębiorców albo z innych firm na tych zmianach próbował jakieś ceny wywindować, co skończyło się, że mają ludzie te żołądki poskręcane, wiesz, że mają mm. aż skręt kiszek, że kurczę, nie, to to, co oni zrobili, to wprowadziło tego zmianę? Nie do końca, nie, bo mm -hmm. za jakby psychologią też podąża energia innych, którzy chcą się na tym jakby dorobić, zbogacić, nie. Mm -hmm. Natomiast jeżeli nie będzie takich gwałtownych zmian, ludzie odetchną, tak? No tak zrobimy. wiedzą na czym stoją, tak, są jakieś reguły, które zostały postawione, są one kiepskie, ale w tych regułach pojawia się światło, nie? bo każdą regułę jakby w mentalności Polaka jest to, nie? jest postawiony, że on tą regułę obejdzie, nie, znajdzie tam, jak, tam, jak ta woda, nie, w rzece, bo rzekę widzę, tak, I, i ta jednostka to jest takim kamieniem w rzece i chcesz z kamieni na przykład zatorować rzekę, nie? no to w pierwszym momencie, jak przywieziesz wywrotkę kamieni na tą rzekę, no to faktycznie zatrzyma się, nie? Bo tych zmian dużo było, tak? Ale jak ta woda płynie napiera na przykład przez miesiąc przez dwa, to jeden kamień wypadnie, drugi wypadnie, trzeci, tak? Coś tam woda umyje. Bo to jest ta nasza, jakby siła. Ta woda to jest nasza siła, tak? I, i my idziemy dalej naprzód, nie? A tu się jak nic nie dobudowuje, nic się nie zmienia. To co z tej zapory się robi? Ona. ona jest aktualna, nie? Także. Tu z tendencji jakby wzrostowej gospodarczej ja widzę, że będzie tylko rosło, nie? Komu się teraz udało jakby przetrwać. To widzę budownictwo, drobne, nie? Ona zacznie jakby tętnić życiem, nie. Materiały budowlane jakby wróciły w niektórych przypadkach do starych cen, tak? Gdzieś tam usługi są po starych cenach. Gdzieś tam pracownicze stawki, gdzieś są też jakieś może trochę zawyżone, ale. Gdzieś to się unormuje albo się przyzwyczai, to norma to jakby przyzwyczajenie tego energetyczne jest. I wszyscy jakby się odważą robić dalej do przodu. A, przeszło, tak? A, możemy, tak? I wiesz, to jest cała taka magia. Jak ludziom się nie przeszkadza, to ludzie zaczynają żyć swoimi marzeniami, wiesz, swoimi pragnieniami. No bo nic tam nie zagraża, tak? Nie ma oprawcy, mhm. który będzie strzelał do nas z procy na ulicy, nie? Jak, mhm. jak strzelają do nas, to co? Się chowamy, tak? A jak nie strzelają do nas, a są te jakieś tam stare... To po cichu wyjdziemy, nie? Boczkiem, bo, nie? bo słońce świeci, tak? Czy, jest, tak? czy jest, wiesz, przepis taki czy taki, to wiesz, my możemy się chować, nie? Ale na te słońce wyjdziemy, nie? Ale jak już nas nie mają jakby, wiesz, bo oni się tam się kłócą, no to, tak, no to jest tak, dwóch się bije, trzeci korzysta. Nie? Trzeci trze, trze, to jesteśmy my, nie? ludzie. Nie, no Fajnie to wygląda. Moim zdaniem super, niech tak trwa jak najdłużej. Super. To jest przypowiednia dla Europy i Polski, a na kolejną przepowiednię zaprosimy w kolejnym odcinku. Będzie to yy, przypowiednia dotycząca świata. Dziękuję bardzo Michałtowie i dziękuję Państwu. Dziękuję.